Dzień dobry, Karol Wenus. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan Wojciech Dudziński, audytor śledczy. Witam pana. Dzień dobry, witam. I porozmawiamy dzisiaj o takiej bardzo ważnej sprawie i ważkiej dla kadry menedżerskiej, dla urzędników, dla członków zarządu. Bezpośrednim pretekstem do naszej rozmowy jest pana książka, którą tu pokażę do kamery, jak uniknąć ryzyka nadużyć i wizyty o 6 rano. Bardzo obrazowy tytuł, można powiedzieć. Zacząłbym tak, z takim pytaniem wprowadzającym. Dlaczego w ogóle powstał pomysł na, na tę książkę? Ona wynika, jak rozumiem, z pana wieloletnich doświadczeń jako audytora śledczego i. Potrzeby ujęcia tego tematu kompleksowo w jakąś publikację, która będzie, tak jak brzmi tytuł ksi książki, niezbędnikiem menadżera i urzędnika. Mogę powiedzieć tak, że bezpośrednim impulsem do stworzenia tej książki były słynne zatrzymania prezesów, no, m.in. spółek państwowych, które się odbywały przez ostatnie no, już parę lat, można powiedzieć. Głośno było w mediach na ten temat, to mogliśmy czytać w różnych gazetach, e, oglądać w telewizji. I wszystkie te zatrzymania odnoszą się do słynnego, można powiedzieć, artykułu 296 kodeksu karnego, zwanego przez menadżerów, postrachem menadżerów. I on dotyczy, jak wiadomo, no może nie wszyscy wiedzą, ale on dotyczy sytuacji, gdzie menadżer odpowiada za wyrządzenie szkody poprzez niedopełnienie obowiązku lub też nadużycie uprawnień, jeżeli ta szkoda jest powyżej 200 tysięcy. I tutaj prokurator zawsze e, może powiedzieć, że te szkoda, e, jeżeli pojawia się poważne nadużycie w spółce, że szkody wynikające z tego nadużycia właśnie mogą wynikać, czy wynikają z braku odpowiedniego nadzoru, z braku kontroli wewnętrznej itd., itd. I takich przypadków mieliśmy bardzo wiele e, w, naszej, w naszej historii, w, w historii naszej, naszej firmy. E, i to, co jest moim zdaniem istotne, to jest kwestia przede wszystkim braku, czy, czy zbyt małego poziomu świadomości menadżerów, jeżeli chodzi właśnie o występowanie ryzyka nadużyć. I potem konsekwencji, które się z tymi nadużyciami wiążą. I dlatego, jak mówię, impulsem były te zatrzymania, to, co się o czym mówiło, a potem pomyśleliśmy, że jakby nie ma na rynku popularnego poradnika, który by wskazywał na ryzyka nadużyć, jakie wykrywać, co zrobić. Nie ma takiego poradnika dla menadżerów. No i warto by było taki poradnik stworzyć, bowiem mogę powiedzieć tak, że no, menadżerowie uczą się, prawda, na studiach zarządzania, uczą się księgowości, uczą się języku, no wiele rzeczy się uczą. Natomiast nie uczą się o ryzyku nadużyć. Które to ryzyko okazuje się być jednym z większych ryzyk dla nich no nie tylko dla firm, tak? Bo to oczywiście to powoduje straty, ale ryzyko dla, dla zarządzających też jest ogromne. Znaczy to jest bardzo ważne, co y, Pan powiedział i myślę, że to powinniśmy podkreślić, tak? e, że to jest ryzyko nie tylko dla firmy, tak. dla spółki, którą prowadzimy, to nie tylko spółka będzie miała straty i będzie jej się gorzej wiodło, tylko jest to bezpośrednio ryzyko dla tych osób sprawujących. Funkcje menadżerskie czy zarządzające. Dokładnie. Ryzyko nieprzyjemnej y, wizyty o 6, o, sz, o 6 rano, co jest y, okolicznością coraz mniej teoretyczną. Do pewnego mo momentu wydawało się, że ta szósta rano, ten budzik o 6 rano. I panowie odwiedzający, bynajmniej nie z przynoszącym mleka i bułek, <laughs> tylko w innych celach odwiedzający, odwiedzający nas, oni byli do pewnego momentu czymś, co słyszeliśmy w przestrzeni medialnej. Tak, bardzo dużo. Teraz coraz więcej, tych sytuacji jest coraz więcej i coraz częściej właśnie. Członkowie kadry zarządczej, menedżerskiej, także urzędnicy, bo ta książka jest skierowana także tak. do urzędników, muszą sobie uświadamiać, że to dotyczy nie tylko firmy, urzędu, który prowadzą, ale także ich bezpieczeństwa. Jako osób fizycznych. Ja może podam przykłady, tak? No bo to najlepiej jest najlepszy wykład, to przykład, jak, jak to się mówi. Więc... Lepszy przykład niż wykład. Dokładnie. Tak, tak. No, mieliśmy taką sprawę. Jedną z wielu, ale to jest dosyć świeża sprawa, gdzie no, przyszedł nowy zarząd był główny księgowy, też zresztą nowy główny księgowy. I zawsze jest tak, że jeżeli się pojawia jakaś luka w systemie kontroli, to wcześniej czy później ktoś tą lukę wykorzysta. Jest taka teoria, która mówi, że wystarczą trzy przesłanki to jest teoria znanego socjologa amerykańskiego Krysty, że wystarczą trzy przesłanki to znaczy presja finansowa a kto tej presji dzisiaj nie czuje reklamy, samochody, etc., etc. Możliwość bezkarnego popełnienia nadużycia, czyli właśnie ta luka, o której mówię, i racjonalizacja, która mówi, nie kradnę, tylko pożyczam, nie kradnę, tylko odbieram swoje, żeby w końcu taka osoba, która tą lukę widzi, popełniła to nadużycie, tak? I sytuacja jest taka: jestem główny księgowy, on widzi lukę, on przygotowuje płatności, listę płatności do płacenia, dopisuje do tej listy płatności fałszywe płatności. E, na przykład jest napisane, że KGHM, a tak naprawdę to nie jest KGHM, bo potem zmienia numer konta w systemie bankowym na swój. E, te płatności idą do autoryzacji. Płatności są autoryzowane przez, nieświadomy kompletnie, e, przez nieświadomego kompletnie prezesa i część tych płatności ląduje na koncie Głównego Księgowego. Sprawa trwa przez 3 lata, dwóch biegłych się zmienia, nikt tego nie, nie wykrywa, bo Główny Księgowy wie doskonale, jak obejść. Badanie biegłego, bo to jest kwestia rozbicia na wiele kąt tych ukradzionych pieniędzy, żeby się znaleźć poniżej poziomu istotności, prosta sprawa. Po trzech latach sytuacja jest już tak zła finansowo, że firma jest prawie na krawędzi upadłości, ale zarząd dalej. Nie, nie podejmuje żadnych czynności, żeby sprawdzić dlaczego. No, uważają, że może biznes nie, tak, nie do końca dobrze idzie, jest problem z płynnością. Ale księgowa druga księgowa przychodzi i mówi, że jednak są pewne nieprawidłowości. Ona widzi pewne nieprawidłowości w systemie księgowym. Zarząd dalej nieświadomie niczego nie sprawdza. W końcu sytuacja jest już tak zła, sprawa wychodzi na jaw. E, zarząd oczywiście e, natychmiast straci pracę. My wchodzimy, robimy dochodzenie e, i na, w prokuraturze. Ten, ten główny księgowy mówi tak, przyznaję się, popełniłem nadużycie. Rzeczywiście dopisywałem fikcyjne płatności, które lądowały na moim koncie, ale zarząd też jest tu winny, bo nie dopełnił, nie dopełnił obowiązków, bowiem nie weryfikował przy autoryzacji płatności z wcześniej zaakceptowanymi fakturami. I tyle, tak? I teraz jest pytanie kto to robi de facto. Bardzo mało ludzi to robi i jedna z porad w mojej książce, jeżeli autoryzujesz płatności, które ci są przygotowane przez księgowego, wybierz dwie trzy. Sprawdź sobie, żeby ten główny księgowy widział, że ty co jakiś czas wyrywkową kontrolę robisz. Czyli to jest w, w książce, którą 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 tak, przeczytałem yy, opisuje pan to jako efekt mrożący. Czyli Pokazujemy tam jest przykład, Dokładnie. tam jest bardzo znamienny przykład pracownika, który został, przeprowadziliście audyt. Tak. E, prac, okazało się, że pracownik okład, okrada firmę, pracownik został zwolniony dyscyplinarnie. Poszło zawiadomienie do prokuratury i chyba pół roku później, ile dobrze pamiętam, prezes tej spółki zgłosił się do was i powiedział, że. E, o 20% spadły, e, spadły e, koszty. Nie dlatego, że, nie dlatego, że ten pracownik zwolniony dyscyplinarnie okradał e, firmę na całe 20%, tylko inni. inni tak spojrzeli na jego przykład spojrzeli na to że zarząd zaczął kontrolować że dokładnie. wynajmuje profesjonalnych audytorów tak. że coś się dzieje że ktoś mówiąc kolokwialnie patrzy im na ręce dokładnie i nagle zaczęli się pilnować Nawet sami w takich małych kwestiach tak, tak w małych kwestiach dokładnie. i nagle spowodowało to Niesłychany wzrost rentowności prowadzonego, prowadzonego biznesu. Dokładnie tak było, ale jeszcze, jeszcze dodam tutaj, o ile mogę, że to zeznanie tego głównego księgowego, no oczywiście, że nie dopełnił obowiązków prezes, już spowodowało pr problemy dla tego prezesa. Tak, bo nowy zarząd przychodzi, co ma w takiej e, sytuacji zrobić? No bardzo często składa zawiadomienie na poprzedniego prezesa, ale to jest e, artykuł 296. E, Nieświadome e, e, niedopełnienie obowiązków, natomiast jest ryzyko jeszcze większe, o którym chciałem powiedzieć, to znaczy świadome niedopełnienie obowiązków i ryzyka, z które z tego wynikają, to znaczy 10 lat, e, nawet do 10 lat, jeżeli strata jest powyżej miliona złotych. I teraz do czego dążę? Dążę do tego, że bardzo często się zdarza, i to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że złapani na gorącym uczynku przestępcy w białych kołnierzykach. Średniego szczebla, wyższego szczebla fałszywie oskarżają prezesa, Czy członków zarządu. Zrzucają odpowiedzialność. Zrzucają odpowiedzialność, bo wiedzą, że po drugiej stronie siedzi policjant, prokurator, który chce mieć większy sukces. Bo on powie, tak, złapaliśmy wielką szajkę, prawda, przestępców, prezes też w tym był. Tak, I Im teraz, grubsza ryba, tym, tym, tym większy sukces, tym, tym większy su Dokładnie. sukces, więc idziemy do, sam, do samej góry, Dokładnie. do samego szczytu. Idziemy grubo. No i teraz jest sytuacja, przykład. Tak? Jest sytuacja taka, że jest y, dyrektor y, działu IT, to jest duża spółka. On dokonuje zakupów za no, grube miliony można powiedzieć, ale nie dokonuje tych zakupów bezpośrednio u sprzedawców prawdziwych sprzedawców powiedzmy tak, tylko poprzez fasadową spółkę podstawionego słupa, który to słup należy do jego szwagra. Oczywiście sz y sz słup robi tylko papierkową robotę, e towar idzie od faktycznych dostawców, tak. Słup dodaje swoją marżę rzędu 80%, która oczywiście to marża jest nienależną, marżą jest stratą, e, stratą firmy. I teraz zmienia się, zarząd przychodzi, nowy zarząd wynajmują nas, my robimy taki audyt ryzyka nadużyć. To często się robi przy właśnie zmianach zarządu. Kiedy nowy zarząd wchodzi, chce wiedzieć, co poprzedni tam e, jakby robił. I ta sprawa wychodzi na jaw, prawda? Wychodzi na jaw, że dyrektor IT y, zmówiony był z tym słupem, czyli ze swoim szwagrem, y, okradali firmę w ten sposób. I co robi na, y, w prokuraturze ten, y, ten dyrektor IT? Przyznaje się, znaczy mówi, że oczywiście kupował od szwagra, bo to jest łatwo sprawdzić, a przez szwagra, przepraszam, ale mówi, że prezes o wszystkim wiedział. O wszystkim wiedział i godził się na to. A to już jest świadome niedopełnienie obowiązku. Oczywiście pytanie, czy prokurator uwierzy w zeznania, czy nie uwierzyć, ale to jest wszystko kwestia zostawienia tej sprawy w rękach prokuratora. Teraz on ma zadecydować i często decyduje w jaki sposób. Mówi, chcę mieć sukces, zeznanie jest wiarygodne, proszę bardzo, stawiamy zarzut. No i teraz wchodzimy już naprawdę w to, bo 10 lat, obawa matactwa, no niestety jest ryzyko aresztu, prawda. I niestety, znaczy niestety czy niestety można powiedzieć, że 90% wniosków aresztowych o areszt tymczasowy jest przez sądy akceptowany w Polsce. I to się zwiększa. I to jest ryzyko takie, że sąd generalnie nie ma czasu, mam bardzo dużo tych akt, nie ma czasu z nich zweryfikować. I bardzo często, o ile nie jest się jakimś naprawdę bardzo znaną postacią, no to... Ostatnio mieliśmy też program w Komparik24 o aresztach w sprawach, w sprawach gospodarczych, właśnie, no właśnie. stosowanych, także, także odsyłam Państwa, jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się stricte z tematyką, z tematyką aresztów, jak one są stosowane w sprawach gospodarczych, jakie są przesłanki, jaka jest teoria i praktyka, bo praktyka stosowania rzeczywiście jest taka, że... Te areszty są w znacznej mierze stosowane. To jest nawet ponad 90%. Tak. A są e, ośrodki, oczywiście mniejsze, w których e, to oscyluje w granicach 100%. To znaczy, Przecież jeżeli prokurator nie miałby materiału, Dokładnie. no to by nie składał wniosku o Aresz. No tak. I tak sędziowie, i tak sędziowie podchodzą do tego. Natomiast nie odbiegając od tematyki głównej, możemy tylko powiedzieć, że to dotyczy naszej jako menadżerów, jako tak. członków zarządu, naszej wolności osobistej. Tak. Dobra, dwa słowa o skali zjawiska, bo to jest bardzo ciekawe i takie bardzo obrazowe. Obrazowa jest sytuacja, o której też pisze Pan w książce. Mianowicie, kilkadziesiąt audytów tak. przeprowadziliście przesiewowych, tak? takich audytów ryzyka nadużyć, właśnie. ryzyka, ryzyka na, tak. nadużyć. Nie tam, gdzie już było coś wiadomo, już coś było, tak. już się pojawiła sygnalista, o których zaraz o sygnalistach tak. powiemy, coś tam już wskazał, tylko to były takie ryzyka nadużyć przesiewowe. No i na te kilkadziesiąt y, przeprowadzonych audytów nieprawidłowości zostały stwierdzone, a raczej w ilu nie zostały stwierdzone? No właśnie, nie zostały stwierdzone tylko w jednym i to był zresztą to był SP ZOZ, tak, jakiś niewielki jeden, w którym rzeczywiście tam zarządzający był no, uczciwym człowiekiem i jakby dopełniał wszystkich możliwych starań, natomiast w, w innych kilkudziesięciu innych wszędzie na różnych poziomach wykrywane były nadużycia, więc jeżeli mówimy o skali zjawiska, badania są prowadzone międzynarodowe przez Stowarzyszenie Biegłych do Spraw Wykrywania Nadużyć Amerykańskich. Oni twierdzą, że te straty, powiedzmy, jakby w, w, na świecie, to są spowodowane przez nadużycia, to jest około 5% przychodów. To są takie jakieś zgrubne ich badania. Natomiast moje doświadczenie, to co przed chwilą mówiliśmy, jest takie, że naprawdę nadużycia. To i, i jest ogromny problem i jest taka ciemna liczba nadużyć. Po prostu większość ich jest niewykrywanych, tak? Bo jest jakiś dyrektor, ma jakiegoś tam słupa podstawionego nikt nie wnika, co on robi, tak? No bo wszyscy mówią, dyrektor IT, to on się najlepiej na tym zna. Nikt tego nie kontroluje, tak? A on tam sobie po cichu coś I robi, Jeszcze tak? wiele lat pracuje w firmie, zaufany człowiek. Dokładnie. I to latami Cytując się ciągnie. również tę książkę, a taki był ładny, prawda? A taki był ładny, Dzień tak. dobry na klatce mówił, schodowej. Nie ma możliwości, żeby on w jakiś sposób okradał, okradał firmę i to jest jeden z tych mitów. To jest jeden z tych mitów i ja bym tutaj żyją. podał przykład. W właśnie problem jest taki. To jest główny element, znaczy... Jeżeli chcemy zająć się, bo ja mówię tak, e, e, że każdy menadżer dzisiaj e, bez wiedzy o e, metodach wykrywania i o świadomości ryzyku nadużyć, jest jak saper bez wykrywacza metali. Znaczy, wcześniej czy później wejdzie na minę po prostu i to będzie dramat. Więc e, trzeba zacząć od kwestii świadomości. To, że ktoś pracuje z nami, wygląda tak samo jak my. Nie oznacza, że nie może popełniać nadużyć. W ludzkich głowach jest taka, mówię, mentalność, że przestępca to jest Używając takiego stwierdzenia jest jakimś rodzajem troglodyty, prawda? Margines. Margines, jakieś Margines łańcuchy, połem. no nie wiem, coś takiego, co ewidentnie. Zresztą taka te teoria była kiedyś w kryminologii, tam 200 lat temu, właśnie, że ci ludzie, którzy popełniają przestępstwa, mają wręcz jakieś rysy, które ich predestynują do tego. To jest e, Cezare Lombrosia, <laughs> no człowiek, człowiek zbrodnia. Powstała kiedyś taka, taka książka, czyli antropogeniczna. E, teoria y, k, kryminologii. Dokładnie. No, to tak się nie dzieje. Tak się nie tak dzieje. Się nie dzieje. To już zostało jakby obalone przez właśnie badania tego socjologa, o którym wcześniej mówiłem, Krystiego, który to w latach 40., czyli po okresie bardzo dużych przestępstw na amerykańskiej giełdzie przeprowadził badania wśród właśnie tak zwanych białych kołnierzyków. Od niego pochodzi to określenie przestępca w białym kołnierzyku. I się okazało właśnie, że przestępstwa były popełniane przez ludzi wysoko postawionych, z tak zwanej wysoko będących na drabinie społecznej, którym ufano, którym często no, wierzący, mający dzieci i tak dalej, i tak dalej. I tu podam przykład kolejny. tak? Jak ciężko jest y, menadżerom uwierzyć, że ludzie, którzy dla nich pracują często przez wiele lat i wyglądają normalnie, są sumienni, mogą skrywać swoje ciemne tajemnice? Otóż mieliśmy taką sprawę, gdzie. No, poprosił nas prezes pewnej zagranicznej firmy budowlanej, bardzo dużej generalnego wykonawcy, na spotkanie i na tym spotkaniu powiedział, że no, dostał anonim, który wskazuje, że jeden z głównych menadżerów tej firmy bierze łapówki od podwykonawców budowlanych. To był akurat ciemnoskóry mężczyzna z pewnego kraju, gdzie ten, w tym kraju panował bardzo krwawy tam despota, prawda? No ale on sobie tutaj był w Polsce, pracował od wielu lat i tak dalej. No ja mówię, ja nie wierzę w to kompletnie, otwartym tekstem. Nie, nie wierzę w to, bo to jest bardzo sumienny człowiek, on zawsze dla nas bardzo ciężko pracował, ma rodzinę, buduje dom. Ja w ogóle w to nie wierzę, ale ponieważ mamy takie procedury tutaj yy, międzynarodowe, że musimy z takimi rzeczami coś robić, no yy, chciałbym, żebyście to wyjaśnili. Myśmy, yy, ponieważ rzeczywiście ten yy, anonim był rzeczywiście bardzo wiarygodnie jakby napisany. Myśmy przeprowadzili dochodzenie i audyt śledczy przy wykorzystaniu informatyki śledczej, po prostu zostały kopie binarne zrobione jego dysków z jego komputerów. I co się okazuje? Co tam było na tym dysku e, jego komputera służbowego? Otóż okazuje się, że Potwierdziły się te, te, te podejrzenia. On rzeczywiście brał łapówki, wręcz, bo to jest taka też w Polsce tradycja, że się podpisuje umowy na łapówki, tak? Bo z jednej strony jest duża firma, na przykład dostawca, i też wiele ludzi uważa, że nie, taki duży dostawca, zagraniczny często, to jak on może dawać łapówki, to przez gdzieś w księgowości by było. Nie, to po prostu podpisuje się zwykłe umowy na jakieś doradztwo, gdzie ta osoba, która bierze łapówki, jest jako niezależny konsultant albo ktoś w tym rodzaju. Więc takie umowy tam były oczywiście. Były sponsorowane wyjazdy, było mnóstwo, mnóstwo rzeczy potwierdzających się z, tego, z, tego, z tegoż anonimu. Ale co się jeszcze okazało? Otóż okazało się, że ten że człowiek był konsulem honorowym tegoż państwa afrykańskiego, gdzie panował ten, ten krwawy despota. Co więcej, okazało się, że on pośredniczył w zamówieniach broni, bo ten despota tam mordował opozycję, pośredniczył w zamówieniach broni. Czołgów AK-47 z Białorusi, właśnie przez, tu przez Polskę, do tego krwawego despoty, do tego kraju, gdzie było embargo. Czyli nagle okazuje się, że nie tyle nawet, znaczy, że po pierwsze, oczywiście dochodziło do nadużyć, ale że ten menadżer wciągnął firmę w międzynarodową aferę. Czyli nie mógł sobie. Prezes tak. w mentalnie jakby w głowie przestawić, że on może popełniać nadużycia, a on nie tylko popełniał nadużycia, ale wciągnął filmy w, w ogromną aferą ogromną aferę. aferę, aferę tak. a był taki ładny. A był że, taki ładny. Że, a taki był że, miły. Że, że miły, sympatyczny prezes mu w 100% tak. wierzył, dostał anonim tak. od sygnalisty. Ale no nie wierzył w to, to nie wierzył I to. to jest taka symptomatyczna historia, o której opowiadam, bowiem ja za każdym razem, to w tym przykładzie, tak. o którym wcześniej mówiliśmy, było tak samo. Też prezes nie mógł wierzyć, że główny księgowy może popełniać nadużycia. I na, firma się znalazła na skraju bankructwa, a on dalej e, wierzył, że wszystko jest w porządku. Mało tego, wziął kredyt, żeby firmę ratować. Więc y, to jest główny pierwszy element, świadomość. I powiedzieliśmy tutaj, to takie pojawiło się istotne pojęcie, dlatego że w tym przykładzie, który Pan podał, no, nie udałoby się tego odkryć bez tego anonimu od sygnalisty. Tak. I to też ta książka pojawia się w istotnym momencie, Dla dlatego nasi. że. Do końca grudnia, prawda? Do 17, grudnia. 17 grudnia Polska musi implementować dyrektywę unijną o sygnalistach. Zgadza się. Więc wszyscy się gdzieś chyba spotkaliśmy z takim pojęciem sygnalista, które bywa, bywa różnie interpretowane, różnie tak. nacechowane emocjonalnie. No ale kto to jest ten sygnalista i o co chodzi w tej dyrektywie, którą to Polska ma tak. interpretować, gdyby ewentualnie mógł pan powiedzieć? Tu Ja myślę, że to jest kwestia obrony interesów, znaczy to jest kwestia obrony interesów Unii po prostu. Chodzi o to, żeby te pieniądze z Unii nie, nie były malwersowane. I jednym z narzędzi, bowiem z badań wynika, że najwięcej, e, najwięcej nadużyć jest wykrywanych poprzez, właśnie poprzez anonimy. W związku z tym wprowadzono taką dyrektywę, która, e, której zadaniem jest chronienie w państwach członkowskich Unii właśnie osób zgłaszających nadużycia, czyli tak zwanych sygnalistów. Sygnalista to jest osoba, która działa z powódek pozytywnych. To nie jest osoba, donosiciel, który robi to z powódek negatywnych, na przykład, żeby komuś zaszkodzić. Sygnalista chce bronić firmy, majątku firmy i robi to w celu dla dobra społecznego, powiedzmy, tak? I teraz dyrektywa narzuca pewne wymagania, które będzie musiała Polska wprowadzić, i ta ustawa, ustawa już jest przygotowywana, które będą chronić sygnalistów. Nie będzie można sygnalisty zwolnić, na przykład, będzie mógł wystąpić odszkodowanie. Poza tym trzeba stworzyć kanały zgłoszeniowe dla sygnalisty, bezpieczne kanały zgłoszeniowe. Każde zgłoszenie y, powinno zostać przyjęte w ciągu siedmiu dni, w ciągu trzech miesięcy trzeba to zgłoszenie wyjaśnić i poinformować sygnalistę o tym. Więc sprawa zaczyna być ymm, trudna czy problematyczna. Ja powiem dlaczego. Wiele się mówi dzisiaj o sygnalistach, tak? Jest, jest coraz więcej dyskusji w tym temacie. Y, jakie kanały zgłoszeniowe, no, tam platformy zgłoszeniowe i tak To nie jest największy problem. Największym problemem y, będzie wyjaśnianie tych zgłoszeń. Ja mam wiele lat doświadczenia w tym zakresie i wiem, że te, te anonimy często są, no, często nie są bardzo, bym powiedział, szczegółowe, tak? Są ogólne. Ogólne, Czyli... dokładnie, są ogólne. I teraz jest problem taki, kiedyś przychodziło, przychodziły te anonimy i bardzo często zarząd wyrzucał to po prostu. Przychodził anonim, patrzy, nie to anonim, wyrzucamy. A dzisiaj? Nie, dzisiaj przychodzi anonim, musimy go zarejestrować, poinformować zgłaszającego o tym, i wyjaśnić to. No i jak to wyjaśnić? Bez odpowiednich, bez odpowiedniego doświadczenia, bez no, pewnej, pewnych też możliwości technicznych, wyjaśnianie tego typu rzeczy jest niemożliwe po prostu. I bez odpowiednich procedur. Bez to odpowiednich procedur. Kolejne tak. słowo klucz, tak. które pojawia no i teraz, się I teraz, jakie jest ryzyko, wiesz? jeżeli nie będą te zgłoszenia wyjaśniane, wracamy do artykułu 296, tak? No bo wiedział o nadużyciach zarząd, a nic nie zrobił z tym. W związku z tym no, e, jest to problem, który moim zdaniem będzie dosyć, ja myślę, że jeszcze wielu ludzi sobie jakby nie uświadamia skali tego problemu. Powiem, e, no, trzeba będzie mieć ludzi albo też wziąć wynająć, wyoutsourcować tą kwestię e, do, i to zresztą u, dyrektywa o tym wspomina, tak, że te zgłoszenia mogą być wyjaśnione przez zewnętrznych audytorów, czyli przez osoby, które mają doświadczenie, bowiem pewnych e, anonimów w ogóle nie będzie można wyjaśnić i trzeba jednak przedstawić, że no podjęliśmy, podjęliśmy, zrobiliśmy Takie działanie. takie dzia ta, działania, takie i takie to, działania nie dało się ich nie wyjaśnić? Nie da się tego wyjaśnić. Albo, albo od razu, że to zgłoszenie jest tak skonstruowane, jest tak ogólne, że przy pomocy różnych narzędzi, umiejętności możemy stwierdzić, że tego się nie da wyjaśnić. Albo da się, ale w taki, a nie inny sposób. W związku z tym no, na pewno będzie to poważny problem dla i firm i dla, dla samorządów, bo to też samorządy będą podlegały temu. Temu prawu. pojawiło się, tak jak wspominałem, kluczowe w naszej dyskusji, kluczowe też pojęcie dla tej książki, a mianowicie procedury. Mm -hmm. Jak wyglądają z pana doświadczenia procedury dotyczące kwestii konkurencji, dotyczące kwestii przeciwdziałania nadużyciom, o których dzisiaj tak. mówimy w polskich w polskich spółkach? Czy to jest tak, że Generalnie są, e, są dobre, e, są niedostateczne, czy bardzo często ich w ogóle nie ma. E, I tu jest różnie. I tu jest naprawdę różnie. E, w wielu spółkach, tu muszę powiedzieć, państwowych na przykład. Jest taka sytuacja, że czy spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie zarządy były przekonane, że są procedury, na, na przykład z naszego punktu widzenia kluczowe, które wymuszają konkurencyjność wyboru dostawców, podwykonawców, etc., etc., a potem się okazuje, że owszem, jest procedura zakupowa. Ale ona nic nie mówi o konkurencyjności, tylko mówi na przykład o kwestii ISO, tak? I spełnienia warunków jakościowych. To jest przy, przykład książki, gdzie yy, szef działu prawnego bodajże. Tak. Powiedział, że dałby sobie uciąć rękę. Tak, przyszliśmy i e, jest rozmowa, siedzi prezes, siedzi szef działu prawnego. No i my, jest burza mózgów, bo mamy właśnie przeprowadzać audyt ryzyka na i pytamy się, podstawowe pytania: e, czy macie procedurę zakupową? Tak, oczywiście mamy. E, no dobrze, ale czy ta procedura zakupowa zawiera w sobie właśnie tryby dokonywania wyboru, konkurencyjne tryby wykonywania wyboru, czyli trzy oferty, przetarg, etc. No, chwila ciszy. Szef działu prawnego patrzy się na presę, mówi, no tak, oczywiście mamy, mamy. No to, ale czy pan jest pewien, bo już widzę, że, że coś się z ale czy jest, czy jest pan, tak jest, czy dałby pan sobie rękę? Tak, dałbym sobie rękę. No to przedstawcie to, to, tą procedurę. No zaczyna grzebać w, w komputerze ten, ten dyrektor działu prawnego, nagle mówi, no faktycznie mamy procedurę zakupową, ale ona właśnie dotyczy kwestii jakościowych ISO. A, a trybów, konkurencyjnych nie mamy takiej procedury. Czyli zakupowej. nawiązując do słynnej polskiej komedii już by bez, bez ręki, ręki chodził. chodził tak jest. Zdarzają się sytuacje, że no jest bardzo często tak, że jest procedura zakupowa, w której powiedzmy te tryby zakupowe są przedstawione i one mniej czy bardziej powiedzmy te procedury są przestrzegane, ale nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie weryfikuje. W związku z tym Ci ludzie, jeżeli się przychodzi na kontrolę, ludzie z na przykład z działu zakupów mówią, no tak, mieliśmy oferty konkurencyjne, ale one przychodziły na e-maila, przychodziły tu, przychodziły tam. Nie da się tego skontrolować, bo już nie mamy tego. Więc na przykład nie ma podstawowego elementu, e, m, który powinien być w takiej procedurze, to znaczy archiwizacji e, ofert, tak? Żeby można było potem kontrolować. Bo jak człowiek, który robi te zamówienia, widzi, że tego się nie da kontrolować i nikt tego nie kontroluje, no to co z tego, że jest procedura? Jak nikt tego nie kontroluje? Tytułem podsumowania naszej dzisiejszej dyskusji można powiedzieć, chyba, że członkowie kadry menadżerskiej, zarządczej, ale także urzędnicy powinni uczyć się, dokształcać poszerzać swoją świadomość, dlatego, że to jest w ich dobrze pojętym interesie i korzystać z pomocy profesjonalistów. Zgadza się. I po, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, powinni poszerzać swoją wiedzę e, w zakresie wykrywania nadużyć i przeciwdziałania, bo to jest jedno z głównych ryzyk ich dotyczących. Ja w tej książce przedstawiam 65 porad, bo to jest dosyć praktyczny poradnik. Na co zwrócić uwagę? E, e, w, na co zwrócić uwagę, przy, na przykład przy podpisywaniu faktur, przy, e, przy normalnej działalności operacyjnej, żeby właśnie na tą przysłowiową minę nie, nie wejść. I podam przykład, bo to mówimy o praktycznych sprawach. Praktyczny przykład. Jeżeli się podpisuje faktury, prawda? E, dlaczego nie wziąć tych faktur wcześniejszych i nie, od jak, jakiegoś jednego dostawcy i nie sprawdzić, czy jest zachowana? Kolejność numeracji faktur prawda? Podpisujemy jedną fakturę od tego dostawcy, podpisujemy drugą, podpisujemy trzecią. Patrzymy, a tu jest numer faktury 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. O czym to świadczy? No, oświadczyć to może właśnie o tym, że ten dostawca obsługuje tylko nas, ergo może to być właśnie podstawiony słup, który nie świadczy nigdzie indziej usług, tylko do nas, no bo ma układ z naszym dyrektorem działu zakupu. I tego rodzaju praktyczne porady, świadomość, wiedza oraz no, powiedzmy sobie szczerze, obserwowanie sytuacji może, y, może, może tym menadżerom pomóc, y, aby uniknąć tego typu rodzaju zagrożeń. Mam wrażenie, że tylko dotknęliśmy, musnęliśmy powierzchni y, tematu, który jest bardzo szeroki y, i pewnie będziemy musieli się umówić na jakąś rozmowę, no gdzie, gdzie y, będziemy kontynuować ten, ten temat. A dzisiaj stawiamy, no to umawiamy się, że nie stawiamy kropki, ale trzy kropki. E, moim i państwa gościem był dzisiaj Wojciech Dudziński, audytor śledczy, Dziękuję bardzo, autor bardzo miło. książki Jak uniknąć ryzyka nadużyć i wizyty o szóstej rano. Do widzenia. Dziękuję państwu, Karol Wanus.